Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Jedyneczki witają się z Wami Bartek Karwacki, Ola Kędzierska, Jan Ptak, Witold Sobczak, Wojciech Sobczak, Sanna Ochabska. Już po raz dziewiąty i ostatni w tym roku szkolnym nadajemy ze studia nagraniowego Szkolnej Telewizji Jedyneczka. W dzisiejszym odcinku zobaczycie spotkania z niezwykłymi ludźmi, obchody świąt majowych, podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, niespodzianki z okazji Dnia Dziecka oraz dwa ważne wydarzenia dla ósmoklasistów – egzaminy i bal. Zaczynamy! Miód to zdrowie to projekt edukacyjny zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku w ramach działań prozdrowotnych. W klasach 1-5 powstały tematyczne prace plastyczne wykonane różnymi technikami. W klasach 6-8 uczniowie zainteresowanie miodem wyrazili poprzez krótkie formy literackie. Napisali ciekawie brzmiące hasła i rymowanki. Podsumowanie projektu odbyło się w dniach 25-26 kwietnia. Gościem naszej szkoły był mistrz pszczelarstwa, pan Przemysław Gruszczyński. Znawca miodu, pszczół, pasjonat zdrowego odżywiania, a z wykształcenia także nauczyciel. 25 kwietnia odbyło się spotkanie z uczniami klas 6-8. Pan Przemysław ukazał uczniom tajniki zawodu pszczelarza. 26 kwietnia odbyły się spotkania podsumowujące w klasach 1-3 i 4-5. Uwagę przyciągały ciekawe prace plastyczne, za które uczniowie otrzymali słodkie, ale i zdrowe nagrody – miód w słoiczku. Następnie nasz gość wywołał duże zainteresowanie, kiedy pojawił się w stroju pszczelarza. Ciekawym punktem spotkania był quiz na podstawie informacji usłyszanych podczas spotkania. Za trafne odpowiedzi uczniowie otrzymali od pszczelarza miodowe upominki. Z okazji majowych świąt narodowych samorząd uczniowski podkreślił znaczenie tych wydarzeń w piątek 28 kwietnia. Dzieci najmłodszych klas oglądały filmy edukacyjne oraz wykonywały tematyczne prace plastyczne. Piątoklasiści wzięli udział w szkolnej zabawie, podczas której szukali bohaterów Konstytucji 3 maja. Uczniowie klas od 6 do 8 mieli możliwość wysłuchania i zaśpiewania pieśni patriotycznych w trakcie trwania przerw międzylekcyjnych. Wszystkich uczniów w szkole obowiązywała moda biało-czerwona lub strój apelowy, a szkolne korytarze zostały ozdobione pracami plastycznymi w barwach narodowych. 1 maja odbyły się biegi Europa Turek. Burmistrz miasta do wielkiego majowego biegania zaprosił przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich. Impreza odbyła się na Stadionie Tysiąclecia, a w jej organizacji uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Kopernik Plus. Sportowej rywalizacji towarzyszyła radość. Szczególnie dumni jesteśmy z uczniów naszej szkoły, którzy stanęli na wysokości zadania i zdobyli pierwsze miejsce oraz voucher w wysokości 1000 zł. Każdy uczestnik otrzymał także pamiątkowy medal. Była to okazja do wspólnego spędzenia czasu na sportowo. 16 maja 2023 roku nasza szkolna biblioteka podsumowała całoroczny projekt pod tytułem Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, priorytet trzeci. Na realizację programu szkoła otrzymała dotację w kwocie 15 tysięcy zł, z czego 72% przeznaczono na nowe książki. Zakupiono w sumie około 600 książek, audiobooki, drukarkę oraz czytniki e-booków. Pozostałe środki przeznaczono na działania promujące czytelnictwo. Spotkanie podsumowujące działania rozwijające czytelnictwo wśród uczniów klas 1-5 stało się okazją do wręczenia nagród, upominków i dyplomów dla uczestników konkursów. Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie plastyczno-literackim Magiczne pudełko z książkami przyrodniczymi. Konkurs ten odbył się przy współpracy z Nadleśnictwem Turek, fundatorem nagród książkowych i upominków. Specjalnym gościem był leśniczy pan Szociński, który przewodniczył komisji konkursowej. Główną nagrodę przyznano Nadii Mikowskiej z klasy 2B. Konkurs czytelniczy Jesteśmy twórcami książek, tworzymy książki w różnych kształtach i formach został przeznaczony dla uczniów klas 4-5. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie Weronika Maciaszczyk, Klaudia Stawicka, Amelia Kukulska i Helena Ostrowska z klasy 5C. Uczniowie klas drugich wzięli udział w całorocznym konkursie z książką Przez życie. Prowadzimy dzienniczek przeczytanych książek. Najbardziej wytrwali uczniowie, którzy zgłosili swoje prace do konkursu, zostali nagrodzeni. Są to Nadia Mikowska, 2B, Agata Kukulska, 2B, Gabriela Zawilska, 2A, Amelia Wyrwa, 2B, Agnieszka Tomalak, 2C
Lena Frycińska, druga C, Natalia Wewrzyniak, druga C, Olga Kukuła, druga C, Michalina Szocińska, druga C, Igor Bartczak, druga B oraz Mikołaj Bergandy, druga C. Najmłodsi czytelnicy, czyli uczniowie klas pierwszych, uczestniczyli w projekcie pod tytułem Miesiąc czytania książek z biblioteki szkolnej, polegający na codziennym czytaniu książek, co najmniej przez 10 minut. Pierwsze miejsce zajął Kasper Grzelak z klasy pierwszej C, który poświęcił na czytanie aż 47 godzin. Natomiast w kategorii Największa liczba przeczytanych książek zwycięzcą okazał się Aleksander Kawalec z klasy pierwszej C. Na zakończenie wszyscy obejrzeli prezentację, przedstawiającą zdjęcia z wszystkich wydarzeń zrealizowanych w całym roku szkolnym. Uczniowie klas ósmych, zmagania egzaminacyjne mają już za sobą. Niech od 23 do 25 maja sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Dokładnie 100 uczniów naszej szkoły rozwiązywało arkusze egzaminacyjne. Na ich wyniki trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Życzymy wszystkim jak najlepszych osiągnięć. Jakie wrażenia po egzaminie? No dobre. Wydaje mi się, że wszystko napisałam dobrze. Wczoraj też było dobrze. Jedyne, co mnie zaskoczyło wczoraj, to zadanie ze ślimakiem. Bardzo mi się podobało. No, dobrze mi poszło. Mam nadzieję, że się dostanę do szkoły pierwszego wyboru i mam nadzieję, że będą bardzo dobre te wyniki, bo się bardzo przykładałam do tych egzaminów. No, polski tak, 50% będzie. Matma 30% będzie dobrze. A z angielskiego to ja nie wiem, co dostanę. Ważne, żeby nie było zera. A to nie były próbne? Jakie wrażenia po egzaminie? Tak sobie. No, myślę, że mi poszło w sumie dobrze, a egzamin był w miarę prosty. No dobrze było. Ślimaki były, małyż był. Łatwo. Polski był bardzo łatwy, a matematyka była trudna. Też uważam, że polski był bardzo łatwy i dobrze mi poszło, ale z matematyką trochę gorzej. Szczerze, matma chyba tak średnio mi poszła, ale z polskiego mogłam tylko tą rozprawkę zepsuć. Resztę zadań miałam raczej dobrze, a z angielskiego jestem dobrze przygotowana. Bardzo dobrze mi poszło, ale pewnie jeden gubi błąd, to jest błąd. Jakie wrażenia po egzaminie? No okropnie. Tak średnio poszło, ale... Zdam. Nie, według mnie było okropnie. Zadanie otwarte, bardzo trudne, zamknięte, żadnego nie umiałam zrobić i wszystko zgadywałam. Nie? No, nie było źle, będą raczej dobre wyniki. No było git. Całkiem fajnie. Wrażenie oceniam, bardzo dobrze poszło. Spodziewałem się, że gorszych zadań i że mi gorzej pójdzie, ale jestem pozytywnie zaskoczony, że wcale nie było to takie trudne i nie ma się czego bać. Dawno, dawno temu Albert Einstein powiedział: życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu. Właśnie takie motto towarzyszyło uczestnikom wycieczki rowerowej w dniu 29 maja 2023 roku. Uczniowie z klas 7B i 8B wraz z opiekunami wyruszyli zwiedzić najbliższą okolicę. Na trasie znalazła się największa w Polsce farma fotowoltaiczna w Brudzewie oraz zbiorniki wodne Adamów i Koźmin. Punktem finałowym był piknik w Bogdałowie. Na kolejnych etapach trasy towarzyszył rowerzystom zaproszony pracownik KWB Konin, który przygotował wiele ciekawostek dotyczących zwiedzanych terenów. Wycieczka została zorganizowana w ramach trzeciej edycji sportowej rywalizacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami pod tytułem Igrzyska Kilometrzyska, której organizatorem było Stowarzyszenie Kopernik Plus. We wtorkowy poranek 30 maja rodzice uczniów klasy 4 C podarowali swoim dzieciom niebanalny prezent. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowali w naszej szkole warsztaty pieczenia pizzy. Od rana wszyscy uczniowie zastanawiali się, skąd dochodzą smakowite zapachy pieczonego ciasta. Znamy odpowiedź na to pytanie. To każdy uczestnik warsztatów stworzył własną pizzę, która została potem pieczona i ze smakiem skonsumowana. Dzieci miały nie tylko okazję zjeść coś smacznego, ale także nauczyć się, jak samodzielnie upiec pizzę. Życzymy miłej powtórki w domu. Posypujemy tak, jak solimy jajeczko, dosłownie szczypta. To jeszcze sejem. Potrzebny sejem także. Słuchajcie, ta pizza wasza to waży gdzieś w granicach 400 gramów maksymalnie. Małe. 1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka.
Był to dzień pełen wyzwań i zabawy. Najmłodsze klasy wzięły udział w uroczystości szkolnej pod hasłem Jak nie czytam, jak czytam. Dzieci przebrały się w postać ulubionego bohatera książkowego, a potem wspólnie, w ciszy, czytały przez 5 minut. Później odbyła się sesja zdjęciowa na tle specjalnie przygotowanej ścianki. Dyskoteka dla najmłodszych umiliła ten wyjątkowy dzień. Natomiast klasy 5-8 uczestniczyły w Radzie Rekreacyjnym bliżej siebie. Młodzież musiała wykazać się nie tylko wiedzą przedmiotową, ale także wiedzą ogólną w zakresie zdrowia i czytelnictwa oraz umiejętnościami sportowymi. Nagrodą za zmaganie klasy był voucher, zwalniający z odpowiedzenia zabranego przedmiotu. Uczniów klas ósmych to już ostatnie chwile w murach naszej szkoły. Na zakończenie ośmioletniej nauki młodzież bawiła się na balu zorganizowanym przez rodziców. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się polonezem. Były gratulacje, podziękowania i życzenia, a potem już tylko zabawa. Uczniowie przy dźwiękach ulubionej muzyki tańczyli i wspominali szkolne lata. Ten dzień nasi absolwenci będą długo pamiętali. Wakacyjny odcinek jedyneczki. Przez cały rok pokazywaliśmy Wam naszą szkołę, niezwykłe wydarzenia, szczególne osiągnięcia dzieci i młodzieży. A działo się. Na chwilkę powróćmy do tych wyjątkowych chwil. Na odpoczynek i upragnione wakacje. Życzymy Wam wspaniałych wrażeń, słońca co niemiara i przygód, które na długo pozostaną w Waszej pamięci. A uczniom klas ósmych
trafnych wyborów, sukcesów w dalszej edukacji i spełnienia marzeń każdego dnia. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Do zobaczenia we wrześniu!